was, kochani. Oto zbliżamy się do finału maratonu. Dotrzeć do niego mogli tylko najznamienitsi kawalarze. Dzień dobry. Orły dowcipu. Pasanty. Mogę se postrzelać? Ciszej, chłopaki, Jezus Maria, ciszej, bo mi łeb rozwali. Uwaga. Maraton uśmiechu. Jutro o 18.30. Wielki finał programu Droga do Gwiazd. Wspaniała impreza muzyczna. Spośród zwycięzców dotychczasowych edycji jurorzy wybiorą 4 finalistów. O tym, kto z wykonawców zdobędzie nagrodę główną, zadecydują telewidzowie. Nie zabraknie prawdziwych gwiazd. Głosować będą m.in. Helena Wondraczkowa, Alicja Majewska, Halinka Mrynkowa, Piasek i Zbigniew Hołdys. Niespodziankę przygotują uczestnicy programu Big Brother. Droga do Gwiazd. Finał na żywo. Jutro o 20.25. Co stałoby się, gdyby Niemcy nie przegrały II wojny światowej? Hitler hucznie obchodziłby swoje 75. urodziny, ale ład faszystowskiego państwa byłby tylko pozorny. Rutger Hauer w roli oficera SS, który wpada na trop okrutnych zbrodni. Vaterland. Tajemnica III Rzeszy. Jutro o 23.10. Nadszedł czas decyzji. Punktacja od 1 do 10. Przy każdym imieniu stawiamy odpowiednią ilość punktów. Tak samo ja mogę odlecieć stąd dzisiaj jak każdy inny. Zasady ekspedycji są twarde. Jeden z uczestników nie będzie mógł pojechać dalej. Łukasz, zostałeś wyeliminowany. Ktoś musiał być pierwszy. No ktoś musiał być pierwszy. Każdy nowy dzień może przynieść diametralną zmianę, obrócić to. Totalnie proporcje. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, co nas czeka jutro. Wybór jest bardzo trudny. W ubiegłym tygodniu odpadł Łukasz. Kogo tym razem wyeliminują współtowarzysze? Ekscytujący reality show producentów Agenta. Ekspedycja. W niedzielę o 20.25. W lipcowym Superkinie. 6 lipca Desperatki. 4 kobiety, które dobrze poznały ciemną stronę życia. Mają do wyboru albo dać się zniszczyć, albo przemocą dopominać się o swoje prawa. 13 lipca Brudny Harry. Clint Eastwood jako Harry Callahan. Bezwzględny, nonszalancki i uparty, ale bardzo skuteczny policjant. 20 lipca Mad Max 2. Mel Gibson jako samotny wędrowiec, który walczy o sprawiedliwość. Ponura wizja świata zniszczonego przez III wojnę światową. Lipca Wysłannik przyszłości. Kevin Costner próbuje zaprowadzić swoje porządki w świecie chaosu, bezprawia i okrucieństwa. Super kino. Wprawdzie sytuacja na giełdzie nie najlepsza, ale że i budżet państwa w nie najlepszym stanie, na giełdę trafi 13 lipca kolejna prywatyzowana spółka, Zakłady Azotowe Puławy. Akcje chemicznego giganta produkującego m.in. surowiec do produkcji wyrobów z plastiku i nawozów sztucznych, zdaniem analityków, są warte zainteresowania. Ze względu na trudną sytuację na rynku kapitałowym i niezbyt dobrą sytuację w sektorze, prawdopodobnie Skarb Państwa sprzeda akcje Puław tanio. Ci, którzy liczą na szybkie zyski, jak bywało to w przypadku prywatyzacji PKN Orlen czy TPS-a, mogą się jednak przeliczyć. Wszystko zależy od koniunktury giełdowej. Jeżeli zła koniunktura i perspektywy na kilkanaście najbliższych miesięcy są niedobre, no to może to przynieść straty. To, co jest dobre dla inwestorów, niekoniecznie wychodzi na dobre spółce. Gdyby Skarb Państwa wstrzymał się ze sprzedażą, nie tylko do budżetu mogłoby wpłynąć więcej pieniędzy, ale i kwota, która popłynie na rozwój firmy, byłaby większa. Drobnym inwestorom akcje Puław będą sprzedawane ze zniżką. Czy warto w te akcje zainwestować? O tym m.in. w programie Fakty, Ludzie, Pieniądze w poniedziałek o 23.25. Program Fakty, Ludzie, Pieniądze sponsorowany jest przez Era Biznes. Rodzina farb Decoral to gwarancja doskonałego krycia, a zawarte w nich cząstki aktywnej bieli odbijają światło, dając idealną i trwałą biel na lata. Niezmienność barw w kolorowych farbach Decoral zapewniają cząstki aktywnego koloru. Decoral raz na długi czas.
Ale tak uderzył. I wtedy właśnie zobaczyłem Wojtka. Widzieliśmy to wszystko z góry. Parę sekund i miałbym go. Kilka sekund. Chyba z 5 kilo ważył. No, Wojtuś, Wojtuś. Ryba by na mnie posłuchała. Lech. Nie jedno razem. Jak chronisz swoje dziecko każdego ranka? Dla niego to zabawa. Dla ciebie chwila troski. Dla niego to radość dzielenia się. Dla ciebie obawa o jego zdrowie. Podaj mu na śniadanie Actimel. Dla niego to świetny smak. Dla ciebie pewność, bo Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii LKCI, które wzmacniają naturalną barierę ochronną organizmu przeciw szkodliwym bakteriom. Actimel wzmacnia naturalne zdolności obronne organizmu twojego i twoich najbliższych. Danon, a czy ty już wiesz, jak chronić swoje dziecko? Najczęściej nominowana mieszkanka domu Wielkiego Brata. Do 5 razy sztuka. Pokonała 2 sękocińskich DJ-ów. Ja wiem, że byście woleli, żebym ja wyszła. No przestań tak mówić. Nie mogę. Kobieta gladiator. Szukasz swojego miejsca, bo nie jesteś sam. Wiesz, jak kruchy bywa każdy los. Sam wybierasz drogę, raz lepszą, czasem złą. Żyj i obawę miej, w końcu to dostaniesz. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie przed telewizorami i tych oczywiście zgromadzonych w studiu. Dzisiaj w programie Big Brother Rodzina i Przyjaciele przedstawiamy oczywiście fragmenty najciekawsze, najbardziej emocjonujące z domu Wielkiego Brata, a gościem naszego wieczoru jest Alicja Walczak. Alicja to najczęściej nominowana mieszkanka domu Wielkiego Brata, nazwana gladiatorem, a wygląda zupełnie normalnie, bardzo drobniutko. Alu, spędziłaś we Włoszech wiele lat jako modelka, tam pracowałaś, tam na pewno widziałaś włoską edycję programu Big Brother. Czy wtedy podjęłaś decyzję o zgłoszeniu się do polskiej edycji tego programu? Nie, to był czysty przypadek, gdy dowiedziałam się, że w Polsce również będą robili, będzie ta edycja i... Chyba w ostatnim dniu zdecydowałam, żeby w ogóle wysłać zgłoszenie. I chyba dobrze zdecydowałaś. No, oczywiście, bo dostałam się, cieszę. Pamiętasz, się. Kiedy dostałaś informację, że jesteś, że zakwalifikowałaś się, potem byłaś na castingu u nas? Oczywiście, to był styczeń, jak się nie mylę, w styczniu, koniec stycznia, jak otrzymałam telefon, w którym powiedziano mi, że powinnam przyjechać do Warszawy. I to był taki jakiś moment przełomowy, w którym czułam, że... to jest ten moment i trzeba wykorzystać go. To był bardzo przełomowy moment, nie tylko w twoim życiu, ale także wszystkich innych mieszkańców. Przypomnijmy sobie, jak to było. 4 marca ja sama wprowadziłam cię do domu Wielkiego Brata. Oto na podjeździe Alicja Walczak. Tak. Walizeczko, walizeczko. Alicja Walczak. Stacji TVN. To jest teraz wasze mieszkanie, kochani. To jest wasze mieszkanie. Machacie do swoich przyjaciół i znajomych, a my uroczyście liczymy. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 I machamy tam całej Polsce. Cała Polska na was patrzy. I już od jutra, proszę Państwa, będziecie mogli zobaczyć, co dzieje się za tymi drzwiami. Do zobaczenia. Ojciec! Cześć. Cześć. Klaudiusz? Tak. Cześć, Alicja. Alicja? Cześć. Cześć. Klaudiusz?
Cześć. Ale mam Anka. Cześć. Twoje imię pamiętam. Cześć. Jakie były te pierwsze wrażenia? Tu widzieliśmy wasze powitanie. To były jakieś takie dziwne emocje, wejście do jakiegoś nowego miejsca, poznanie nowych ludzi, ale byłam bardzo spokojna i zarazem byłam taka ciekawa właśnie tej nowości i no, tych wrażeń, które będę miała, mam nadzieję, i poznać tych nowych ludzi i otrzymać jakieś nowe uczucia. Alicja, ale czy chociaż w takim stopniu mogłaś przewidzieć, co cię czeka? Nie, oczywiście, że nie. To była jedna wielka niewiadoma i teraz dopiero zaczynam odkrywać, co to jest. Powiedz, szybko się zaaklimatyzowałaś w domu Wielkiego Brata? Tak, bardzo szybko. Ale jednak mieszkańcy bardzo często mówili, że podchodzisz do wszystkiego, co dzieje się w domu, bardzo poważnie. Czy nie sądzisz, że tak może troszkę zabrakło ci tego luzu? Może ja w tym, co robiłam, miałam więcej luzu, bo uważałam, że ja rozumiem, że za kamerami są ludzie wspaniali, którzy prowadzą ten program i żeby im w pewien sposób pomóc, no nie chciałam przysparzać jeszcze więcej problemów niż my wszyscy. Chciałam być wyrozumiała. Zobaczmy zatem, jak poważnie Alicja podchodziła do niektórych spraw w domu Wielkiego Brata. Na tym? Całość. Nie, ja ci pokażę, jak ja to chcę. Ja to chcę, żeby, co ja tam mogę chcieć, jak ja sobie to wyobrażam. Wyobrażam sobie, że to będzie to tak delikatnie leciało stąd. Będzie leciało tu. Będzie leciało tu. Kto nie jest rebeliantem, proszę do szeregu. Kogo jeszcze brakuje? Proszę, znowu 10 pompek. Na dół. Na dół. Ostatnie 10 pompek. Byłaś okropnym zwierzchnikiem wojskowym, widziałam. Strasznie ich musztrowałaś. Dlaczego tak? Nie, no bo chciałam, żebyśmy dobrze to wykonali zadanie, żeby nie powtarzać, bo nikt nie wiedział, że jeżeli nie zostanie to wykonane teraz, to będzie powtarzane przez 30 razy i właśnie, żeby pomóc w tym sensie, to zróbmy to szybciej, lepiej i skończymy to. Proszę Państwa, Alicja była najbardziej zdyscyplinowaną mieszkanką, która wychodziła z domu Wielkiego Brata. Pytała mnie, czy może rozdawać autografy. Ja byłam absolutnie zaszokowana, zachowałaś się fantastycznie. Natomiast był taki moment, że pokłóciłaś się o to, no może posprzeczałaś z Klaudiuszem o to twoje poważne podchodzenie do wszystkich spraw. Pamiętasz tę sytuację? Zaraz do niej wrócimy. Wrócimy do niej już za chwilkę, po przerwie reklamowej. Oto zbliżamy się do finału maratonu. Dotrzeć do niego mogli tylko najznamienitsi kawalarze. Orły dowcipu. Bazanty. Mogę sobie postrzelać? Ciszej, chłopaki, Jezus Maria, ciszej, bo mi łeb rozwali. Uwaga! Maraton uśmiechu. W sobotę o 18:30. Drodzy Państwo, co robicie w sobotę wieczorem? Jeżeli macie co robić, 30 czerwca wieczorem oglądamy finały Drogi do Gwiazd. Jura mi będą, chyba Bemi Zbigniew Wodecki. I będą też wszyscy finaliści programu, jak również my. My też tam będziemy, tak? My też tam będziemy. No i świetnie. Do zobaczenia w sobotę. Cześć.
wielki finał programu Droga do Gwiazd. Wspaniała impreza muzyczna. Spośród zwycięzców dotychczasowych edycji jurorzy wybiorą czterech finalistów. O tym, kto z wykonawców zdobędzie nagrodę główną, zadecydują telewidzowie. Nie zabraknie prawdziwych gwiazd. Głosować będą m.in. Helena Wondraczkowa, Alicja Majewska, Halinka Mrynkowa, Piasek i Zbigniew Hołdys. Niespodziankę przygotują uczestnicy programu Big Brother. Droga do Gwiazd. Finał na żywo. W sobotę o 20.25. Witam po przerwie reklamowej. Przypomnę, że naszym gościem jest Alicja Walczak, najczęściej nominowana mieszkanka Wielkiego Brata. Ale skończyłyśmy na takiej może niezbyt miłej sytuacji, mianowicie na sprzeczce z Klaudiuszem. Pamiętasz tę sytuację? Nie pamiętam, o jaką sytuację chodzi, jeżeli możecie mi przedstawić. Jasne. Zobaczmy w takim razie. Są ostatnie dwa pytania, jeżeli was to ucieszy. Czy polski... Ja bym mógł rozmawiać tu jak najdługo, nawet no na ja też nie mogę, bo jak widzę Klaudiusza, że prawie sra pod siebie, to aż mi się nie śmieszy. No. Alicja! W końcu nie, pokażecie ten sen. Jeżeli jesteś głodna, być... jesteś wściekła, tak? Nie, że jak ja zawsze muszę być elastyczna, wyrozumiała, jak wy prowadzicie talk show, ja nie jestem głodna, mi się siku nie chce, nic nie tego. Tak teraz zrozumcie, że są ostatnie dwa pytania i dziękuję za zrozumienie, ale powiedzcie, czy polski stereotyp dotyczący pci różni się od wyobrażeń funkcjonujących w innych krajach i masz tu pole do popisu. Dziękuję za odpowiedź. Jest ona bardzo szeroka i... I przynieś papier toaletowy, bo nasrałem po ciebie. Nie, no powiedz, Klaudiusz, powiedz, bo ty akurat masz pojęcie, że mieszkasz w innym kraju. Klaudiusz, nie mam pojęcia, bo sram po ciebie. Czytaj 12 pytanie. Patrz, to bo ty... Te pierwsze pytanie, to już dostałem wścieklizny do mnie. No bo stereotyp... Nie, czwarte pytanie, pierwsze co ja dostałem wścieklizny, bo stereotyp kobiety i mężczyzny. Janusz odpowiada na to pytanie. Odpowiada perfektnie. A ty znowu to samo powtarzasz innymi słowami, jeszcze zjeżdżasz na inny temat. No to właśnie na tym polega talk show. Właśnie nie, dla mnie pytanie jest pytanie. Ale nie zauważasz, że pytania niektóre są do siebie podobne, tylko inaczej pokazane? Ale to na przykład, bo ty jesteś typem sobie... człowieka, że chciałbyś w dwóch słowach ująć wszystko. Wójt. Także wystarczy, że ktoś jest zły i jest bardzo głodny, nie potrafi wytrzymać i pozwolić komuś wykonać talk show'u, gdzie no, można być elastycznym do czasu, ale to ktoś, jeżeli to jest przesadzone, to już jest przesadzone. Czy coś złego powiedziałem? Możesz się tam z nią kłócić. Ale ma czasami po prostu nie waży słów. To mnie powinna przeprosić jeszcze za te swoje coś słowa. Coś pierdalnie wypiła się mnie. Już pamiętasz, Ala, tę sytuację. Oczywiście teraz pamiętam. Jak się wtedy czułaś? Byłaś zła? Ja widziałam, że Klaudiusza wytrąciłaś z równowagi. To nie jest prosta sprawa, ale był wyraźnie zdenerwowany. To nie było pierwszy raz, kiedy czułam, że w czasie talk show'u albo w czasie naszych rozmów no, było takie, z jednej strony czułam lekceważenie mojej osoby i tego, co robię. Jak myślisz, dlaczego? Może komuś się nie podobało to, co robię. A z kim w takim razie miałaś najlepsze relacje w domu Wielkiego Brata? No, oczywiście bardzo mile wspominam Janusza, naszego najstarszego właśnie mieszkańca domu i zwycięzcę. Spędziliście w domu Wielkiego Brata ponad 100 dni, a teraz zobaczmy, jak układały się te twoje relacje z Januszem. Żeby nie było znowuż ktoś znowu. Ale Alicja, nie przesadzaj, ty jesteś w domu Wielkiego Brata, a nie jesteś w fabryce, no. I nikt ci tutaj złego słowa nie powie, że ty czegoś nie możesz albo coś ci dolega. No ale sam fakt między nami, że nawet jak Klaudiusz mówi, znowuż coś ci jest. Ale ty nie słuchaj Klaudiusza i Piotrka, bo oni pieprzą byle co. Nie mów głośno, bo później będzie znowuż coś. Przestań, Ala. Co nie mów głośno, co? Ja już wrogów sobie dosyć nie umiem robić. A to ja wiem, wiem. A oni ile zrobili?
Nie masz tu żadnych wrogów, od tego trzeba zacząć. Start i jedź. A poza tym nie musisz się niczego bać jeszcze, od tego trzeba zacząć. Nikt ci tu krzywdy nie zrobi, a nawet jakby próbował, to najwyżej może dostać w dziurki, tyle będzie. Zdecydowanie po męsku chciał rozwiązać, widzę, sprawę i rozprawić się z tymi, którzy ci dokuczali. Manuela śmiała się z tych waszych wycieczek do ogródka, że coś za często te pomidory oglądacie. Rzeczywiście dużo czasu spędziliście ze sobą. Oczywiście, w takich momentach mogliśmy sobie porozmawiać, a wiadomo, w szklarni były takie piękne, wyhodowane przez Janusza właśnie i pomidory, i ogórki. Widzieliśmy. I żeśmy czasami myślami odchodziliśmy właśnie do naszych bliskich, do naszych domów. I mówiliśmy o sprawach właśnie z naszego życia prywatnego, co nas trapi i o czym myślimy. Na pewno ci będzie miło w takim razie, że teraz twoim gościem będzie właśnie Janusz Dzięcioł. Janusz Dzięcioł, najpopularniejszy strażnik miejski w Polsce teraz, nie da się ukryć. Janusz, Alicja nam mówiła, jak bardzo zawiązała się między wami nić przyjaźni, to zresztą było widać, chyba sam to potwierdzisz. Ale kiedy zobaczyłeś, ale po raz pierwszy, czy czułeś, że będzie tak silną kobietą? Bo rzeczywiście nie. Dużo przeszła w domu Wielkiego Brata. Nie, ja nie myślałem, że wtedy, kiedy zobaczyłem Alicję po raz pierwszy, to ja gdzieś byłem od niej z daleka, z tego względu, że nie myślałem sobie, że taka laska może tam się gdzieś ze starym chłopem jeszcze zabrać. Także sami wiecie, jak to jest, to tak to jest, Ala gdzieś tam bliżej zawsze właśnie, tak jak mówiła, była zawsze bliżej kobiet. Ale wtedy, kiedy dotarła do nas ta przypadłość z Grzesiem, kiedy zostaliśmy razem nominowani, myślę, że to wtedy w tym ogrodzie, żeśmy sobie tam jakoś tak przekazali to wszystko, że zaczęliśmy się bardzo lubić, że zaczęliśmy się wspomagać, że byliśmy gdzieś zawsze blisko siebie, że tam, gdzie Ala się opalała, to ja gdzieś byłem za plecami. Ty popisałeś się wybitnym talentem komediowym, kiedy był ten tydzień, kiedy mieliście udawać mieszkańców domu Wielkiego Brata. Tak, już widzę te znaczące gesty. Ale musisz przyznać, że Alicja też wtedy spisała się znakomicie. Przypadła jej bardzo trudna rola udawania Piotra Gulczyńskiego. I spójrzmy, proszę Państwa, przez chwilę na ten materiał. Jestem mężczyzną. Jeżeli nie można mieć seksu, to chociaż trochę wypić i pooglądać meczu, nie wiem, no. Nikt ci się nie podoba? A wszystkie wieprzowiny są zajęte. A zresztą moja Paulina cały czas się patrzy na mnie. A Alicja? Alicja jest taka niedostępna, tam wiadomo co. Mafię na ślenamie czy coś. Chlebusia brakuje. Preparatu, droga. Ale im więcej o tym mówisz, tym gorzej. Nic się kurwa. Nie znaliśmy cię z tej strony, powiem szczerze. Tam mieliście okazję się obserwować. Mieliście okazję też wyłapać takie swoje zalety i wady, które może, do których niekoniecznie chcemy się przyznać. Trudno było udawać Piotrka. Ja myślę, że on bardzo nie lubi krytyki. Ale mi się wydaje, że on jest osobą bardzo oryginalną i przez to, że jak on się ubiera, łatwo było. Łatwo i trudno, bo jednak wystarczyło założyć jego dżinsy, kurtkę. No już wszyscy wiedzieli, że Black Rider. No oczywiście ucharakteryzowałam się troszeczkę. No i jego teksty. Powtarzanie jego tekstów to chyba ułatwiło mi tą rolę. Ale tak jak mówiłam, mieliście okazję się sobie przyglądać, to na pewno. I mieszkańcy podczas, jak sądzę, takiej właśnie obserwacji zarzucili ci w którymś momencie, że byłaś za bardzo uczynna, że byłaś zbyt miła. To może dziwny zarzut, ale zanim to skomentujemy, zobaczmy materiał na ten temat, proszę Państwa.
jakby Al-Alba. Al-Alba, Vincero. Świetnie. Vincero. Vincero. Piątka. Dziękuję. Mm. Mm. Ćwiczenie jakieś korekcyjne, to jeszcze nie. Zobaczymy. Tu cię były w kostce. Tu? Nie. Dotykam. Tu? Tu. Tu. A jak się czujesz w ogóle? Dobrze. Dobrze. Maj, mio, musisz to. A wystarczy bez il, to wtedy czytaj. Masz tylko ma, mio, mistero. Też możesz powiedzieć bez il. Ma, mio, mistero, no. E chiuso in me. Tak? Chcesz kawę? Aha. Nie, bo do kawy też na pewno będziecie. Ale wiesz jaką? No. Jest łyżeczkę tego. No. Jedną łyżeczkę. Dwie łyżeczki cukru. Aha, dwie. Z takim wrzątkiem, nie? Takim wrzątkiem dalej, ale tak, żeby się lekko pianka zrobiła, no. Aha, dobra. Ja myślałam... I wtedy mlekiem, gdzieś 2 cm mleka. Dobra. Wtedy ona jest taka chudna, wiesz? Dobra. Piotr Wolczyński cię wykorzystał, niecnie, nasz macho man. On wcale nie czuł się tak źle i ta noga go wcale tak bardzo nie bolała. Ty mu parzyłaś herbatki, nie wiem, czy wiesz. Ale on mnie nie dał rady wykorzystać, bo jeżeli ja to zrobiłam, to tylko dzięki mnie i ja po prostu to chciałam zrobić i być uczynna. Zobaczmy w takim razie, co na ten temat ma do powiedzenia twoja koleżanka, która zna cię podobno bardzo dobrze, może nawet lepiej niż mieszkańcy. Witam serdecznie. Witam. Jak to jest z tą uczynnością Ali? Czy rzeczywiście jest taką miłą, uczynną osobą? Bo znacie się już od wielu lat. Oczywiście, zawsze była uczynna dla wszystkich. Chętnie służyła swoją pomocą w każdej chwili. Zawsze, kiedy zwróciłaś się do niej o pomoc, to mogłaś na nią liczyć? Zawsze, w każdej chwili, bezinteresownie, zawsze służyła pomocą. A w domu dla Mariusza jak to jest? Raczej raczej też, no bo różnic mężczyznowi bywa, wiadomo, ale raczej też. No dobrze, więc w takim razie nie mamy powodu nie wierzyć, że było to nieuczciwe zachowanie. Proszę Państwa, ale Alicja po tym, kiedy pokonała Rafała Chudzińskiego w pierwszej nominacji, kiedy została w domu Wielkiego Brata, stanęła przed naprawdę trudnym zadaniem. Potem jeszcze spotkała się z Patrycją w nominacjach i z Piotrem Wolczyńskim, o którym dzisiaj już wspominaliśmy. Zobaczmy. Macie za złe, że ja nie wyszłam. No co, Alicja? Ja wiem, że wy byście woleli, żebym ja wyszła. No przestań tak mówić. Wiem o tym. Ja umiem. Ale to nie ode mnie zależało. Słuchaj, tutaj po prostu to, że ktoś jest nominowany, to po prostu jest tak, bo musimy na siebie dominować. Nie, ja wiem, że wy chcę woleć z Piotrki. Ja wiem o tym. Się czuję, Manuelko, to się czuje, wszystko się czuje. I tak właśnie zaczął się niezbyt przyjemny dla ciebie okres w domu Wielkiego Brata, trzeba przyznać. Trochę było ci przykro? Tak, ja to wyczuwałam, że oni chcieli, żeby Piotr został, bo był ich przyjacielem. To jest normalne, jeżeli kogoś się bardzo lubi. A zwłaszcza, jeżeli się nominuje daną osobę i ona nie wychodzi. I to jest dziwne, jeżeli po raz kolejny nominują na mnie, a ludzie chcą, żebym ja została. I właśnie tą uczciwość, dziwią się, została odebrana jako dobra moneta, to teraz my też musimy tacy być. No właśnie, jakie to jest wrażenie? Powiedz mi, bo z jednej strony mieszkańcy cię nominują do odejścia, więc troszkę czujesz się nieakceptowana, być może nawet odrzucona przez grupę, ale z drugiej strony widzowie, czyli ci, którzy de facto decydują o tym, co się dzieje w programie, chcą, żebyś w domu mieszkała, żebyś została. Więc tak naprawdę powinnaś się cieszyć. Masz poparcie tłumu. I w tym momencie chciałabym właśnie wszystkim podziękować, bo jesteście wspaniali za te głosy, które daliście na mnie. Ja wam daję moje serce i to nie jest żadne podlizywanie się. Jestem tylko dzięki wam mogłam zostać tyle dni, ponad 100 dni i udowodnić, że uczynność jest dobrą rzeczą, a nie jest podlizywaniem się.
byłaś inicjatorką zawsze takiego gestu, który mieliście, kiedy siedzieliście na kanapie. Chodźcie, chwyćmy się za ręce. To jest dla ciebie jakiś taki specyficzny gest, symbol właśnie przed ogłoszeniem werdyktu publiczności? Ja uważam, że ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni, właśnie takimi gestami udowadniają, że nie mają żadnych żali i że w tym momencie się jednoczą z wszystkimi ludźmi, którzy są obok. I to jest najważniejsze. To zjednoczmy się w takim razie teraz z Piotrem Gulczyńskim. Zapraszam serdecznie. Moc piekielna mieć was tutaj. Naprawdę, to niesamowite wrażenie. Piotr Gulczyński powiedział coś takiego w Pokoju Zwierzeń, że jeśli on odejdzie z Domu Wielkiego Brata przy tych nominacjach, to zmieni się cały jego system wartości. Pamiętasz to, Piotr, jak to powiedziałeś? Tak, tak. To jest tekst, który Klaudiusz mówił w Domu Wielkiego Brata. Mówił o swoim menadżerze z hotelu. Jeśli Klaudiusz się dostanie do Domu Wielkiego Brata, to jego cała ideologia życiowa się załama. A twoja się załamała, czy nie? No, nie, żyję, także jest okej. Okay. No, żyjesz, to prawda. Pytanie tylko jak. Piotrze, byłeś rozczarowany, zły? Może miałeś trochę żalu? Do kogo? Do Ali. Dlaczego? Przecież to jest gra. Były takie momenty, które wskazywały na to, że to może nie tylko gra jednak. Zły nie mogę być, ponieważ pierwszy raz w historii programu przy mojej nominacji były karty rozdane jasno. Graliśmy o forsę. Odpadliśmy zresztą w dwójkę. Dzięcią zgarnął kapustę. Ale to jest tylko zabawa. To jest tylko zabawa i myślę, że musi być do tego taki dystans. To wszystko było zdrowy okay. Dystans. Tak, tak. I słusznie. A więc teraz dystansujmy się na chwilę do tej sprawy, ponieważ zaraz potem zaczął się kolejny trudny okres, który bardzo się przeciągał, a mianowicie twoja wspólna nominacja z Klaudiuszem. Ale Alicjo, to spowodowało, że troszkę się oddaliłaś od grupy. Może trochę też grupa przyczyniła się do tego. W każdym razie był taki moment, że nie układało wam się najlepiej. Zobaczmy. Wiesz, no, w sumie tutaj w tej grupie to tylko teraz już ja z Alicją byłam nominowana, ale był Picia Lato, który był też nominowany i przeżył nominację, wygrał ją i wiesz, potraktował to jakoś inaczej. Był Sebastian, który też fakt, widać było, że ma żal do ludzi, że został nominowany, ale dawał z siebie coś, że mógł zdobyć jeszcze sympatię czyjąś, przynajmniej się starał. A Ali nie pozostało nic, tylko narzekanie. Bo cokolwiek dla niej nie zrobisz, to jest źle. Jest z nami teraz mama Alicji. Proszę mi powiedzieć, bo oczywiście matka zna swoje dziecko najlepiej. Czy trochę bolało panią serce, kiedy pani widziała, że Ala taka smutna momentami, troszkę oddalona od grupy? Oczywiście, bardzo. I dlatego właśnie między innymi nie bardzo tak zgadzałam się z tym, żeby ona w ogóle szła do Domu Wielkiego Brata, bo obawiałam się o swoje dziecko, o te nerwy, o te niepewne dni, jakie tam spędzi, bo nie będąc tam nigdy, nie oglądając takiego programu, ale wczuwałam się w taką sytuację, że to będzie zamknięcie, że będzie narażona na stresy, a tego chciałabym jej oszczędzić. I nawet teraz, gdyby znowu doszło do tego, że ponownie bym miała być w Domu Wielkiego Brata, moje serce by się nie zgodziło na to. Jednak. Nie, tak. Zbyt wiele wycierpiała i ja przy niej. Mogę to zrozumieć rzeczywiście, bo Alicja była, przypomnę, najczęściej nominowaną mieszkanką Domu Wielkiego Brata, ale dopiero się zaczęło robić naprawdę nieprzyjemnie w Domu Wielkiego Brata, myślę, kiedy z domu odszedł Klaudiusz Sewkowicz. Alicjo, do 5 razy sztuka. Pół procent głosów, mniej więcej, zadecydowało. Jezu. Zostaniesz w Domu Wielkiego Brata. Klaudiusz, masz kilka dosłownie minut, by pożegnać się z przyjaciółmi. Thank you.
Mówiąc, że zrobiło się nieprzyjemnie, miałam na myśli to, że mieszkańcy bardzo dziwnie się już poczuli, prawda? Że zostałaś tym słynnym gladiatorem. Zresztą to był pomysł Klaudiusza, aby tak cię nazwać. Ale ty wyraźnie cieszyłaś się jednak, że zostajesz, że uzyskałaś znowu poparcie. Mi się wydaje, że właśnie w tym momencie jeszcze bardziej uwierzyłam, że ludzie chcą, żebym została w tym programie i udowodnili mi w ten sposób, że taka jaka jestem, a jestem sobą, chcą takich ludzi oglądać. Ale nie do końca ci udowodnili, jak pamiętasz, bo jednak po wliczeniu głosów okazało się, że to Klaudiusz uzyskał poparcie większe jednak widowni, żeby został w domu Wielkiego Brata. Na pewno pamiętasz doskonale tę sytuację, kiedy Wielki Brat wezwał cię do pokoju zwierzeń i poprosił o podjęcie decyzji. Czy Alicja zgadza się na dogrywkę z Klaudiuszem Sewkowiczem? Alicjo, zapraszam cię do pokoju zwierzeń. Za chwilę oznajmisz swoją decyzję, czy zgadzasz się na dogrywkę. Witam, Wielki Bracie. Witaj, Alicjo. Witam. Jaką podjęłaś decyzję? Podjęłam decyzję, żeby Klaudiusz mógł wejść, żeby mógł wziąć przez jeszcze tydzień, żebyśmy mieli szansę właśnie zagrać Fair Play. Kosztowała cię ta decyzja? Nie. Byłam zestresowana w tym okresie, trochę nerwowa, bo jednak przeżyłam już wiele tych nominacji, ale samo podjęcie tej decyzji było łatwe, bo zrobiłam to według swojego sumienia. Alicja, ale też padło takie sformułowanie w Domu Wielkiego Brata podczas którejś z rozmów, że tak naprawdę nie miałaś wyjścia, bo gdybyś odmówiła tej dogrywki, równocześnie jakby skazałabyś się na to, że momentalnie widzowie będą chcieli jednak twojego odejścia z domu. Czy to było rzeczywiście z potrzeby serca? Czy był w tym jakiś moment taki, że kalkulowałaś sobie, co byłoby lepsze? Nie zastanawiałam się nad tym, żeby kalkulować nigdy, ani przez moment, bo tak jak wielu ludzi wchodziło tylko po to, żeby wygrać, a ja może byłam tą nieliczną tylko po to, żeby wziąć udział w jakimś programie. I w tym momencie zrobiłam to tylko z czystości serca. Mamy dla ciebie wielką niespodziankę, ale to już za chwilkę, proszę państwa, po przerwie reklamowej. Jesienią? Czekamy właśnie na twoje zgłoszenie. Jeśli masz ukończone 18 lat, wyślij SMS o treści BB2 pod numer 7922. Dostaniesz od nas SMS zwrotny z instrukcjami, co robić dalej, na który musisz jak najszybciej zareagować. Zgłoś się już dziś. Wielki Brat chce się z tobą spotkać. Magnum. Życie to sztuka wyboru. Teraz dwie nowości. Magnum brzoskwiniowe i Magnum double czekoladowe. Nadszedł czas decyzji. Punktacja od 1 do 10. Przy każdym imieniu stawiamy odpowiednią ilość punktów. Tak samo ja mogę odlecieć stąd dzisiaj jak każdy inny. Zasady ekspedycji są twarde. Jeden z uczestników nie będzie mógł pojechać dalej. Łukasz, zostałeś wyeliminowany. Ktoś musiał być pierwszy. No ktoś musiał być pierwszy. I każdy nowy dzień może przynieść diametralną zmianę, obrócić totalnie proporcje. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, co nas czeka jutro. Wybór jest bardzo trudny. W ubiegłym tygodniu odpadł Łukasz. Kogo tym razem wyeliminują współtowarzysze? Ekscytujący reality show producentów Agenta. Ekspedycja. W niedzielę o 20.25. Krwawe ofiary.
Okrutne rytuały. Kult groźnego bóstwa. Wśród angielskich osadników w Indiach krążą legendy o zwyczajach tubylców. Pierce Brosnan w roli łowcy przygód, który za wszelką cenę chce poznać prawdę o życiu miejscowych plemion. Mordercza sekta. Zaraz po Big Brotherze. Serdecznie po przerwie w naszym programie. Przypomnę, naszym gościem jest Alicja Gladiator Walczak, a tą nagrodą, tą niespodzianką dla Alicji jest jej kolejny dzisiejszy gość, Klaudiusz Sewkowicz. Zapraszam, Klaudiusz. Klaudiusz, tak? Rozmawiamy oczywiście o tych nominacjach wspólnych z Alicją. Pamiętasz rzeczywiście ten gest, kiedy Alicja pozwoliła ci wrócić do domu Wielkiego Brata. Czy ty postąpiłbyś podobnie, gdybyś był w takiej sytuacji? No na pewno. Dlaczego? Dlaczego? No bo gram zawsze fair play. I uważasz, że to było właśnie takie postawienie sprawy, że chciała Alicja, żeby do końca wszystko było... Tak, no. Tak to było. Był to gest fair play, ale z drugiej strony też Alicja wiedziała, że przez to... że podejmie taką decyzję, a nie inną, zyska sympatyków. A czyli jednak, czyli Klaudiusz wraca do tego, że to troszkę miało znaczenie. Ale czy mogę się wtrącić? To powiedział on i jego głowa. Ja tak nie myślałam. On nie był w moich myślach. Nie, no po prostu... wiem, że Alicja może nie kalkulowała w głowie, ale z drugiej strony, gdyby podjęła inną decyzję, tak, na pewno straciłaby wielu sympatyków. Ale tak jak mówiliśmy, jednak Klaudiusz Sewkowicz musiał ostatecznie opuścić Dom Wielkiego Brata. W kolejnej nominacji zwyciężyła znowu Alicja. Czy był taki moment, że pomyślałaś, a to już chyba wygram polską edycję Big Brother? Nigdy. Ja nigdy nie dzielę tortu, jeżeli jeszcze go nie mam w rękach. Może i słuszna zasada, rzeczywiście. Zobaczmy w takim razie ostatnią nominację Alicji. Uwaga. Jeśli brat poda teraz wyniki nominacji. Hurra! Manuela. Dwa głosy. Jestem nominowana do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. Moja pierwsza nominacja! Alicja. Trzy głosy. Zgadza się. Jesteś nominowana do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. Małgosia. Jeden głos. Nie jesteś nominowana do opuszczenia domu. I ta będzie najwięcej była. Janusz. Dwa głosy. Jesteś nominowany do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. Dziękujemy. Boże, Bidulka. A czemu Bidulka? Bidulka! Wiecie co, czemu ten brat nam nie zrobi też tych prezentów? Jakich prezentów? To ci się dopiero trafili przeciwnicy, nie da się ukryć. Wtedy już chyba zwątpiłaś, powiedz. Nie, powiem jak Wielki Brat. Jestem pod wrażeniem ich czułości. Była osoba, która przeżywała razem z tobą te wszystkie nominacje. Osoba, którą poznaliśmy wszyscy bardzo dobrze. To oczywiście Mariusz, narzeczony Alicji. Mogę tak powiedzieć, najbardziej popularny narzeczony w Polsce obecnie, który tyle razy już tutaj przyjeżdżał. Dostałeś zniżkę w kwiaciarni na bukiet kwiatów za każdym razem, kiedy przyjeżdżałeś odbierać Alicję? Nauczyłem się od Alicji, że zawsze trzeba się targować i od początku już miałem upust. Rozumiem. Powiedz, zdenerwowałeś się o nią przy tej ostatniej nominacji? Za każdym razem się denerwowałem z małą, całą rodziną. Za każdym razem były takie same emocje. Zobaczmy w takim razie, ponieważ już ta ostatnia nominacja z Januszem i Manuelą skończyła się jednak tym, że Alicja musiała opuścić Dom Wielkiego Brata.
3, 2, 1. Drzwi są otwarte. I chwila dla fotoreporterów, Alicja. Państwem Alicja Walczak. Najbardziej się ucieszyłaś jednak na widok mamy, a nie narzeczonego. Nie, podzieliłam tą uwagę. Wpierw była dla narzeczonego i również dla mamy. Tradycyjnie wszyscy byli mieszkańcy domu Wielkiego Brata dostają portret namalowany przez jedną z fanek programu Big Brother. Tak wyglądasz. Piękny portret, przyznasz. Dziękuję, jest piękny. Dziękuję właśnie tej osobie, która to namalowała. Nie mogę rozczytać. Widzę tylko, że to jest kołobrzeg. Masz olbrzymi talent i dziękuję ci za ten wspaniały prezent. Alicjo, ja mam dla ciebie jeszcze jedną, ostatnią niespodziankę, ponieważ uważamy, że byłaś jednak bardzo dzielna w programie. Chcielibyśmy uhonorować cię tym, co się należy kobiecie najbardziej, a szczególnie pięknej kobiecie, czyli bukietem kwiatów od nie byle kogo, od zwycięzcy polskiej edycji Big Brother, od Janusza Dzięcioła. Dzisiaj z nami w programie Big Brother Rodzina i Przyjaciele. Widzimy się oczywiście kolejnego wieczoru z kolejnym mieszkańcem domu Wielkiego Brata. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Oczekiwana zmiana serc, czyli wyjątkowo poplątana intryga kryminalna. Duch prawnika zaczyna panoszyć się w ciele policjanta. Czy wpłynie to na metody śledcze? Bob Hoskins, Denzel Washington. W komedii sensacyjnej Związek Serc. W poniedziałek o 20:00. Nóżka w przód, nóżka w tył i tańczymy ile sił. Wie to prosiak, wie to świnka, że jak wchodzić, to z impetem. Wie to brunet, wie blondynka, że najlepiej być kadetem. Jak mam przez to przejść? Przejść czy przejechać? Ważne, żeby nie przegapić serialu Akademia Policyjna. Od poniedziałku do czwartku po wieczornych faktach. Znacie się? Romans. Morderstwo. Proces. Jak mogłeś pomyśleć, że zrobiłem coś takiego? Harrison Ford w roli prawnika oskarżonego o najgorszą zbrodnię. Uznany za niewinnego. Jestem niewinny.
We wtorek o 20:00. Cześć, synku, daj mamy. Tu nasze mieszkanie. No co ty, tatusia nie pozna... Nikogo w nim nie ma. A to nasza poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. Zdziwisz się, jak dziecinnie proste i tanie jest korzystanie z Poczty Głosowej Telekomunikacji Polskiej. Poczta zachowa dla Ciebie najważniejsze wiadomości. A jeśli masz telefon w sieci Idea, o przyjściu każdej z nich może powiadomić Cię SMS. Rzeczy, do których zawsze warto wrócić. Rzeczy po prostu najlepsze. Jak warka jasne pełne. Złociste, pełne, z piękną białą pianą. Warka jasne pełne. Tak smakuje piwo.